Dzień dobry moi mili, witajcie w 8 odcinku serii Samotnik na Polskiej Wsi. Ja wam życzę miłej soboty, miłego dzionka, miłego oglądania i smacznego, jeżeli będziecie jedli coś w tym odcinku. Dzisiaj odcinek będzie trochę później niż zaplanowany, od 10 lub po 12 weekendy, będzie troszeczkę później, za co przepraszam. Sorry za mój głos, ale mam wykończony, bo wczoraj byłem na imprezie, znaczy na imprezie, na takim koncercie. Grał Kizo, wielu DJ-ów, po prostu mój głos jest jaki jest, ale mówię, że chcę coś nagrać. Dziękuję za ostatnie przyjęcie dobrze Samotnika i za ilość subów. Jedziemy po 1000 subów, oh yeah. To nie będzie jakiś ciekawy odcinek, bo w tym odcinku zajmiemy się soi i pojedziemy łąkę skosić i na tym zakończymy odcinek. Znów niestety, znaczy albo niestety, jak ktoś lubi tą serię Samotnika, musicie oglądać, ponieważ tak. Kronikarze do Oscara. Zamiedzy do Mateusza. Poprzedni odcinek o Oscarze też się zapraszam. Zielonka, chuj wie, co będziemy z nią robić. Dwie serie z Perkinsem, czyli Damiana, oczywiście go pozdrawiam, czyli nasze piękne dwóch taki z Sokoli oraz Pyskowice. No Damian ma problem z komputerem, nie wiem kiedy go naprawić, czy w ogóle naprawi, czy w ogóle będziemy się to nagrywać, ale to jeszcze będę informował. No i oczywiście seria Szwagry, to ja nie wiem co się z tą serią stało, co się z nią będzie działo, to musicie jeszcze poczekać, będę was oczywiście o wszystkim informował. No i tak jak się ktoś ze mnie śmiał, znaczy może nie śmiał, bo nie wiem czy ktoś pisał, ale jak ja z siebie sam śmiałem, że po co robić tyle serii, muszę zrobić serii, tyle serii i mam zapisanych bodajże, nie licząc serii na live, bo chcę na live mieć jeszcze ogólnie 3 serie, ale to tam dygresja, to mam tak, 1, 2, 3, 4 serie ogarnięte na teraz, przepraszam, 5, bo piątą będzie niedługo. Dwie serie, nie, czy jedna seria pojawi się jak będzie bite 1000 subów, a trzy inne niedalekiej przyszłości. Oraz jeszcze jest jedna seria do zrobienia. Ale to muszę przemyśleć i plan zrobić. Dobra, ja wam nie będę przedłużać, jedziemy na się w soi. Więc tak to jest, niby człowiek ma dużo serii, a przyjdzie to do czego, to nie ma co nagrywać ani z kim. No żniwa w tym sezonie będą krótkie, bo mam tylko jeden kawałek tutaj tej pszenicy. Łąkę sprasujemy, łąkę skosimy i tam zamówię sobie prasę, przyjedzie chłop ze prasą. Ale przyjedzie z normalną prasą do belek, będę mieć belki też trochę. Dawaj Ursus. Ósmy z tej odcinek tej serii, z tą serią naprawdę idziemy dobrze. Nie pomyślałem się, że taka seria może pójść naprawdę w takim dobrym kierunku i mi się ogólnie fajnie tutaj gra. Ja oczywiście, co jeszcze mogę wam powiedzieć, że zapraszam TikToka, bo mam dwa TikToki, Maciasz Podgrafę 03, gdzie daily robię sobie szukania oporowców oraz wrzuciłem już dwa materiały, tam będę starał się jakieś materiały wrzucić, ale nie mam z czego i nie wiem, czy nie zrobię specjalnie serii tylko na TikToka. To muszę przemyśleć. Plan jest wykonany, nie wiem co. Dobra, się muszę napić, bo mnie suszy. Także jutro najprawdopodobniej u mnie odcinka nie będzie, jeżeli będzie to po południu i postaram się to najwyżej jakiegoś displaya nagrać, więc... Bo tak to jest, niby człowiek ma serię, ale jak przyjdzie to do czego i chce coś nagrać, to nie może nic nagrać, bo... Inne serie są u kogoś innego, aczkolwiek mam dobrą wiadomość. Jak tak dalej, mam dobrą wiadomość, jak ktoś był na live wczorajszym. Wczorajszym? Tak, to w czwartek był, nie, przedwczorajszym. Jak ktoś nie był, to jeszcze możecie wbić, bo na tamtym live'ie pewnie się ktoś zapyta, co tam się wydarzyło, że... Ciekawy był. Osoby, które śledzą i lubią serię o nazwie Od Chłopa, było na live'ie i mam nadzieję, że w następnym tygodniu wróci Od Chłopa i jeżeli nie będę miał z kim go nagrywać, to sobie będę go sam nagrywał. Mam to już głęboko i ja chcę, żeby Od Chłopa wróciło, bo kończy się farming już niedługo, za 20 tygodni bodajże. A więc teoretycznie jeszcze trochę czasu mamy, w praktyce już tego czasu nie ma za dużo. A ja nie ukrywam, chciałbym jeszcze sobie pograć na tej serii, bo lubię takie zabawki, bo ja nie wiem co będziemy zielonką robić. Chciałem, żeby zielonka ruszyło, ale to musicie do Oscara. Także no.
Jest kilka planów na odnośnie nowych serii. Te plany są naprawdę, uważam dobre. I one mają prawo wypalić. Ale czy one wypalą? Chciałbym, bo nawet jeżeli Final 25 wyjdzie, tam już chyba 15, nie, 12 listopada. I no oczywiście, że będę w niego grał, bo to jest pewne, ale uważam, że jeżeli coś. O, sobie przygotowałem, dobra. Jeżeli coś, oczywiście, pod miniaturką muszę mieć, żeby był z siebie. Że jeżeli coś, to oczywiście ja nie będę likwidował z 22, ponieważ zanim tam wyjdą mody, to jedyna seria, którą sobie zrobimy, to będzie od chłopa. I to będzie jedyna seria w 25, którą będzie na start, wiecie? A teraz spokojnie sobie nagram samotnika. Jeszcze się mi udało znaleźć chwilę czasu, powiedzieć idę na dwór, ale również takie piekło, że naprawdę. Szkoda gadać. Ale grunt, że się uda mi coś nagrać i będzie elegancko. Bo nie wiem, no może jutro też mi się uda nagrać na popołudnie, ale nie wiem. Może być jednak to ciężko nagrać. Ale tak jak mówię, zapraszam aż na mój kanał na TikToku. No namaszczasz pod oficjal, ty dzisiaj chyba nikt nie wpadnie. Bo nie mam co nagrać tam. Ja zapomniałem co zrobić, przypomniało mi się. Mogę sobie przynajmniej chłopaków odznaczyć pod TikTokiem. No i co? No jedziemy tak. Ale nie jest proste, żeby jeszcze w te wakacje odpalić sobie live na TikToku. No będzie ciężko, ale uważam, że może to się wypali. Nie no, ogólnie ja lubię tą serię, wam też przypada do gustu. Fajnie się tutaj będziemy rozwijać. Mam nadzieję, że w niedalekiej przyszłości, w następnym sezonie, zakupimy ten drugi ciągnik. Bo wiecie, wiesz, poczekam coś pieca. Bo 60, bo ja za chwilę tą 60 sobie zajadę. Dawaj. No mam mało soi, ale zawsze to będzie jakiś większy zarobek. Bez pszenicy, typ chyba pójdzie do kurtu albo sprzedam. No i tak się tutaj życie kręci na tej polskiej wsi. Niby się kręci, niby nie. Na jednym kolu będziemy jeszcze szatnę. Jeszcze jeden odcinek sobie zrobię, ten kwietniowy. Bo nie, chyba zrobię drugą część Janokosów albo coś. Mogę wam zdradzić, że. Co wam mogę zdradzić? Nie wiem, co wam mogę zdradzić, ale wam coś mogę zdradzić. No, że po prostu mam zamiar w następnym tygodniu ruszyć z tymi seriami. I to mówię serio, na poważnie.
Jedna seria, tak jak mówiłem, to jest seria, która będzie zrobiona, jak będzie tysiąc, nie obserwacji, tylko po prostu tysiąc, jak się mówiło, tysiąc subów na YouTubie, to ta jedna seria wystartuje. Natomiast co z drugą, znaczy z innymi wystartują szybciej, to wam mogę zdradzić, ale ta na 1000 subów, uważam, że mam czas, jeżeli będzie blisko tego 1000, nie wiem, 980, 990, zacznę coś działać, ale mogę wam zdradzić i uważam, że ta seria no zrobi szum na moim kanale i będzie bardzo fajna. Mam nadzieję, że wam się też spodoba oczywiście, bo ta seria będę robił, czy mam włączony trzewnik? Nie mam. A. Tego się nie włącza. Fajny silnik. Więc mam nadzieję, że to wam się wszystko spodoba i nie będzie żadnych problemów. Nie, że będziecie oglądać, bo chcę wrócić na dobre wyświetlenia na YouTubie, a na razie z tymi wyświetleniami jest średnio. Bardziej to nie jest wasza wina, to jest wina też algorytmów. Algorytmy YouTube'a mnie nie lubią ostatnio. No, niestety nie lubią mnie, ale no trudno. Mam nadzieję, że to się niedługo naprawi, bo uwierzcie mi, Jezu, chcę trochę po tym YouTubie podziałać. Także wyczekujcie, też niedługo właśnie wróci nasza piękna Boża seria z. O Boże. Nasza piękna Boża seria z. Od chłopa. Czy środka ewidentnie do remontu, znaczy do remontu to ona ma. Jak to się nazywa? Szyniebiegów. Fajne miejsce. Jezus, a. Jadą świry, jadą. Także możecie napisać, jak to uważacie, czy czekacie nowego FS-a, czy nie. Dobra, teraz muszę mapkę sobie włączyć, bo ja nie wiem, gdzie mam jechać. Ja jestem tutti tutti, a ja mam łąkę tam tam. Dobra, więc już wiem, gdzie mam jechać. Troszeczkę się tej mapy zwiedzimy, bo naprawdę mapa jest fajna i przyjemna do grania. Ja pierdolę! Dobra, tutaj muszę przejechać tak tam. To mnie jeszcze nie było. Jezus. Siema Mariuszek Dziku. Kurwa, odsuń się paranie jeden. Nie mam czasu tam gadać. Widzisz, że łorą. Może trawa jeszcze nie jest w tej najwyższej fazie, ale no. Ty, ja tu pierwszy raz koszę, tu są. A nie, dobra. To oczywiście będzie pięknie rosła. Wydaje mi się, że jeżeli moje krowy nie będą tak, bo nie wiem, na początku może z 5 krów, nie no, z 3, że w pierwszych sezonach te krowy i tak nie będą robić dużej roboty mi. Więc wydaje mi się, że ja mogę sobie tą łąkę spokojnie zaorać i mieć tutaj fajny kawałek pola.
Zgrabianie, przecząsanie, zobaczycie w następnym odcinku, bo chcę sobie zrobić jeszcze jeden odcinek kwietniowy i następny odcinek, czyli 10, to będą żniwa. No i no, tak to wygląda, tak to wypadnie. W 10 żniwa, w 11 prace pożniwne, czyli to samo na razie, no bo... Albo nie będzie, a 10, a w kolejnym odcinku już po prostu kukurydzę się zrobi i dopiero później prace pożniwne. Nie wiem, nie wiem. A czy domyślam? Nie no, pomyślimy jak to zrobimy. Fajne jest takie to, że się mogę sam tutaj pograć na małych sprzętach i wiecie, nie muszę nikogo czego, odpalam sobie. Nie wiem, nie potrzebuję, na razie mam to serię single, zobaczymy jak wyjdzie, o Jezu, przepraszam. Zobaczymy jak wyjdzie wszystko od chłopa. Jeżeli ona też będzie w większości sam nagrała, no to mam dwie fajne serie pod singla. No, chłopaki chyba czekają, aż skończę ten i pójdziemy na piwkę. Że co? Dobra, szybka fota. Nie wiem, może zrobię. Na chuj mi światło. Dobra, to. Cześć. Albo tutaj zrobię. Maciek, na chuj ci światło, ja nie wiem. Dobra. Jedziemy o prawo. Dobra, tu jeszcze zrobimy jeden tak. Ja naprawdę fajna łąka tu jest. Kurde, idealnie 20 około minut zrobię to, co chciałem zrobić. Czyli i skosiłem, i zasiałem, i łąkę skosiłem. A, i najprawdopodobniej chcę w tygodniu, jeżeli się oczywiście to wszystko uda mi zrobić i będę miał czas, po prostu chcę robić kilka tygodni daily. Ale czy to się uda? No to nie wiem, musicie poczekać. Nie no, tak naprawdę. No co, w następnym sezonie to przyjedzie ten ciągnik. I oprócz ciągnika może, nie wiem, kupimy sobie opryskiwacz. A jak nie opryskiwacz, to przynajmniej... Może już też za jakąś maszynę czy też kupimy jeszcze coś większego, bądź... To kupimy. Będę nawet jeszcze, bo mam nadzieję, że w następnym... Bo to jest troszeczkę inna seria niż zawsze ja mam. I mam nadzieję, że w następnym sezonie uda się kupić ten boży, kochany ciągnik.
Idealnie 20 minut, czyli łąkę i łąkę skosiłem i zasiałem. No zajebiste jest na tej serii to, że ja wszystko to chcę zrobić, to zrobię. Dojeżdżam do końca. No i co? Wyłączamy, składamy. Ja już tu włączam, bo muszę się, chcesz ten materiał wrzucić na TikToka. No ma czasa teraz. Oficjalnie, ale zapraszam na drugi mój TikToka. Zapraszam, Maciaś fotografę 03. Dziś obserwujących już mamy i jedziemy z kokcem. Dobra, ja wam życzę miłej soboty. Widzimy się w następnym odcinku. Może coś jutro zobaczycie, jeżeli nie, no to widzimy się w poniedziałek. Chociaż chuja, nie zobaczyłem się nawet. To muszę to nagrać. Bo pewnie wtorek, środa dopiero u mnie będą serie. No chyba, że się uda jutro nagrać Kolonie i Oskar już na poniedziałek, to i tak nie ma. No dobra, będę jeszcze myśleć. I co? Widzimy się w następnych odcinkach. Do następnego. Wbijacie Discorda, TikToka do sąsiadów. I co? Do następnego. Trzymajcie się.